Bokser, opis rasy. Rasa bardzo ciekawa, o bardzo charakterystycznej głowie i równie charakterystycznym charakterze. Bardzo fajne psy, jednak jedne z tych psów, które mają dosyć duże wymagania wobec swoich właścicieli. Zanim zacznę, zapraszam do zasubskrybowania kanału, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, poleć ten materiał, opublikuj go, czy też inne materiały, na które zapraszam. Spójrz do linków zamieszczonych w opisie. Każda Twoja aktywność jest ważna dla kanału i dla mnie. No ale wróćmy do tego psa. Oczywiście boksery jest to rasa, która, można powiedzieć, wykrystalizowała się, powstała w XIX wieku w Niemczech. Wywodzi się ona od psów myśliwskich, psów na byki. W 1895 roku powstał pierwszy klub rasy, a w 1905 roku powstał standard rasy. Co ciekawe, do tej pory niezmieniany. Żyją od 8 do 12 lat. Ich wielkość to 53-59 cm w przypadku suczek. Samce są troszkę większe, 57-63 cm i ważą około 25-30 kg. Wygląd, oczywiście, no widzicie go na swoich ekranach. Bardzo fajny. Ale wróćmy, nie wróćmy, tylko zacznijmy to, co najważniejsze, czyli charakter. Charakter tych psów. Mocny oraz zrównoważony. Tak można opisać w dwóch słowach ten charakter. Do tego pies o bardzo dużej energii i bardzo dużej chęci ruchu. Naprawdę potrzebuje sporo czasu, żebyśmy mu zapewnili na ten ruch oraz sporo czasu, żebyśmy mu zapewnili wysiłek nie tylko fizyczny, ale też umysłowy. Jest to jedna z tych ras, które naprawdę potrzebują sporo tej aktywności fizycznej i umysłowej, żeby po prostu nie zaczęły nam sprawiać problemów. Ten pies musi się ruszać. Do tego pies bardzo wesoły, bardzo chętny do zabawy. Naprawdę ta zabawa z tym psem to są bardzo długie, mogą być godziny, ale jak wiemy, zabawa jest nim potrzebna, wtedy można powiedzieć, są nie tylko zdrowsze, ale też lepiej się czują. Do tego psy bardzo wierne i lojalne i pamiętajmy też o tym, że nie mogą zbyt długo pozostawać same. One nie za dobrze znoszą samotność. Kilka godzin, jeśli są do tego przyzwyczajone, oczywiście przeżyją, ale nie są to psy, które możemy na pół dnia na przykład zostawić i niestety nie będzie to dla nich ani zdrowe, ani dla nas fajne. Lepiej, żeby one trafiły do kogoś, kto naprawdę jest w stanie im zapewnić tą swoją obecność. Mało szczekliwe, ale dobrze stróżują. Potrafią dostosować swoje reakcje do zagrożenia. Oczywiście tutaj to wszystko opiera się w dużej mierze na wychowaniu, ale pamiętajmy, że one stróżują bez zbytniej agresji, co w przypadku niektórych ras może stanowić problem. W przypadku bokserów raczej problemu nie stwarza, tylko jak zawsze odpowiednie wychowanie i wyszkolenie. Kolejną sprawą jest to, że świetnie dogadują się z dziećmi. Potrafią się z nimi bawić, no wręcz są niezmordowane. Każdy, kto ma dzieci, to wie, że dzieci potrafią się godzinami bawić. Bokser świetnie tu się odnajdzie. Pamiętajmy jednak, że to jest pies raczej duży, silny i żeby przypadkiem nie potrącił tego dziecka, jak zawsze nie zostawiamy psa i dziecka bawiących się samotnie. Tolerują inne zwierzęta, choć zdarzają się psy, samce oczywiście, które mogą nie za dobrze dogadywać się z innymi samcami. Nie jest to rasa jakoś bardzo wylewna, ale chociaż nie potrzebują tych pieszczot, to bywają przypadki, że bywają wręcz zaborcze, zazdrosne o swojego właściciela, o swoich właścicieli. Musimy też pamiętać o to, że przy wychowaniu należy dbać, żeby ten ich charakter, który bardzo często bywa dominujący, żeby jemu się nie poddać. On musi wiedzieć, kto tu jest, jakby to określić, przewodnikiem, szefem i że jego miejsce jest tam, gdzie powinno, nie dać się zdominować, nie dać się po prostu temu silnemu charakterowi, tak żeby po prostu ten pies wiedział, gdzie jest jego miejsce. Oczywiście wychowanie cierpliwe, spokojne, konsekwentne, tak żeby nie zrazić tego psa. On nie lubi krzyków, on nie lubi agresji. Nawet wtedy, kiedy w domu
wymiana poglądów często jest głośniejsza, no to niestety on tego nie lubi, ten jego charakter nie odpowiada takim domom. Są inteligentne i lubią naukę, ale żeby ta nauka była ciekawa, żeby ich zainteresowała, żeby ich to po prostu nie nudziło. I to, co już mówiłem chyba dwa razy i najważniejsze, ruch, nasza obecność, zabawa i wtedy ten pies będzie się czuł bardzo dobrze, nie będzie sprawiał problemów. Kolejną kwestią jest pielęgnacja, która w przypadku tej rasy jest raczej prosta. Oczywiście tą sierść gubią właściwie przez cały rok, w takich niewielkich ilościach, dwa razy w roku tak bardziej. Wyczesywanie co tydzień, co dwa, ale należy też dbać na przykład o pielęgnację oczu i skóry na policzkach, tak żeby nie doszło do jakiejś niechcianej choroby. Jeśli chodzi o zdrowie, niestety, ale ta krótka kufa, no może nie tak krótka jak w przypadku niektórych innych ras brachycefalicznych, o których już materiał jest na kanale, na który bardzo zapraszam. Ta krótka kufa może spowodować to, że nie są odporne na wysokie temperatury. Przy wyższych temperaturach szybciej się męczą. Krótka sierść to niestety brak odporności na niskie temperatury. Tak, to jest rasa raczej zdrowa, chociaż występują pewne problemy, takie jak dysplazja stawów biodrowych, problemy z sercem, skręt żołądka. Oczywiście, jak zawsze, odpowiednia opieka weterynaryjna, zapobieganie, odpowiednia dawka ruchu, odpowiednia odżywianie. No i dużo z tych chorób można, prawdopodobieństwo ich wystąpienia, znacznie ograniczyć. Jeśli natomiast chodzi o odżywianie, chociaż z reguły te psy lubią jeść, to niekiedy się zdarzą egzemplarze troszkę bardziej wybredne. Niestety też dochodzi do innych problemów. Przekarmianie, mała ilość ruchu może doprowadzić do otyłości, a otyłość, jak doskonale wiemy, jest bardzo niezdrowa, nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt, dla psów również. Więc odpowiednia ilość pożywienia oraz odpowiednia ilość ruchu. Przejdźmy do wad i zalet. Po stronie wad należy powiedzieć, że ten dominujący charakter, to, że potrafią linieć przez cały rok. Samce zdarza się, że bywają agresywne, próbują zdominować innych samców i to, że mają bardzo duży temperament, że potrzebują naprawdę dużo naszej obecności i dużo ruchu. Natomiast po stronie zalet, wierne, lojalne, świetnie dogadują się z dziećmi, uwielbiają zabawę, są inteligentne, dobrze się uczą, są chętne do nauki, są bardzo aktywne, dla jednych wada, dla drugich to jest zaleta. Uwielbiają ten ruch, mogą uczestniczyć w niektórych sportach dla psów, nie są hałaśliwe, są dobrymi stróżami, więc tyle zalet. Dla kogo jest ta rasa? Oczywiście ta rasa, jak zawsze w wielu wypadkach, dla kogoś, kto będzie w stanie wychować w odpowiedni ten sposób tego psa, nie wyjdzie mu ten pies na głowę, będzie wiedział, gdzie jest jego miejsce, do tego dla kogoś, kto jest w stanie zapewnić mu odpowiednią ilość ruchu, aktywności nie tylko fizycznej, ale też umysłowej i po prostu będzie miał czas dla tego psa. To jest taka rasa, jest tych ras dosyć sporo, w których przypadku ten ruch, ta nasza obecność jest bardzo mocno potrzebna. Te psy muszą mieć towarzystwo człowieka. I o ile dobrze wychowany taki pies nie będzie nam sprawiał raczej problemów, do tego jeśli będzie miał czas na ruch, wybieganie się, na zabawę. Ten ruch to najlepiej, jak jest w formie zabawy, no ten pies świetnie się tu sprawdzi. To również należy pamiętać, że bardzo ważne jest to, chyba się troszkę pogubiłem, ważne jest to, żeby miał możliwość bycia z nami. Nasze towarzystwo w przypadku tej rasy jest bardzo ważne. On potrzebuje nas, potrzebuje naszej obecności, tak żeby po prostu ten człowiek był z nim, przebywał z nim, wtedy nie ma z nim takich problemów, nie niszczy, nie szaleje. Ruch i nasze towarzystwo. I w ten sposób otrzymamy bardzo fajnego psa, wiernego, lojalnego, świetnego stróża, psa, który świetnie się sprawdzi w domach, gdzie są małe dzieci, no małe to może nie, troszkę większe dzieci. Wiadomo, jeśli jest wychowany, odpowiednio socjalizowany, wie jak się zachować. Mamy psa, który naprawdę będzie świetnym wyborem, o bardzo charakterystycznym wyglądzie,
Oczywiście pies nie dla każdego, ale najważniejsze, że jeśli on spełnia nasze wymagania, a my spełnimy jego, to będziemy mieć świetnego towarzysza na naprawdę długo. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.